Cześć, witajcie w drugim odcinku z okrętami podwodnymi. Ten odcinek jest wypuszczony niestety później, ale to ze względów na problemy techniczne z internetem. Tak czy inaczej, w tym odcinku będzie pokazana jedna bitwa z okrętem rosyjskim i dwie bitwy z brytyjskim. Oraz udało mi się dowiedzieć, jak odpala się te rakiety w okrętach. Niestety je się odpala tylko jak się wpłynie na strefę, zajmie punkt kontrolny. To jest taki dodatek do okrętów niż na razie funkcja. A więc zapraszam do oglądania. Dobrze, a więc to jest druga bitwa rosyjskim okrętem podwodnym. W sumie jak tak się przyjrzeć, to rosyjski jest bardzo popularny. Dalej płyniemy zatopić wrogie okręty podwodne i gdzie po tych testach krótkich okrętów podwodnych zrobiło to dużą chęć. Bardzo zachęciło mnie, znaczy się, żeby pływać tymi statkami jak się pojawią. Według mnie lepsze niż mogą być w innych grach, nawet lepsze niż World of Warships. I aktualnie udało mi się nauczyć, że okręt podwodny najbezpieczniejszy jest w ciemnym miejscu, bo jest niewidoczny. Dobra, cała wstecz, wyhamować najpierw trzeba. Trochę w dół, a nie w górę. To zręcznościowe sterowanie takie jest. Utrudniające. Teraz górę, 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 górę. Dobrze. Mam nadzieję, że zdołam odpalić torpedę bez problemu. Nie zdołam. Muszę wycofać się. Jestem zbyt blisko. Nie wiem jeszcze, jak odpalić te kalibry. Jedyne jest podane, że są. Chyba jeszcze nie ma tego w sterowaniu. Oj, co ten okręt tak dziwnie płynie? Torpeda. Troszeczkę późno ona reaguje, ale to nie jest problem. Wrogi okręt. Na wprost. Jest gdzieś tu przede mną. Jesteś, kolego. Jesteś. O kurde! To było epickie. Tak zanurza się, szybko zanurza i w tył dostał. O, fajnie. Taka panika, cała w dół przed torpedą. Tym razem wiem. Wracać do bazy. Ta bitwa się szybko skończyła. No to jest akurat kiepski tryb. Czas na ostatni okręt, brytyjski okręt podwodny. Lekko przypomina amerykański. W sumie co się dziwić. Szkoda tylko, że nie wiadomo, jak odpala się te reaktory. No, rakiety. Dobra, tym razem popłynę ostro do przodu po mapie. Ballistic Detector. To znaczy, że oni wiedzą, jak to odpalić. Hmm.
albo i nie wiedzą. Bo siódemka to naprawa, ósemka to uszczelnianie. Ale jasno. Niekiedy za jasno. Zanurzenie, bo tu jest za jasno. Oczy bolą. Górę. Widzę, że jestem blisko góry. Torpedo to port. Zagłuszanie i bez radaru ciche zanurzenie. Do góry! Bo wodę bym przywalił. I to jest taka interesująca ciśnina. Może by się tu schować lekko. Wyhamować. Obniżyć. Okręt zatrzymany. Odpalić torpedę. Za blisko. Całą wstecz. Wyhamowany, torpeda. Udało się zakręcić torpedę i płynie. Zróbmy coś to szybko, inaczej przegramy. O, tu jakiś statek. Kurczę, chyba mnie wykryli. Tej gościu się schował. Muszę zakręcić tym. A, nie zdołam tak. Za wolno to zakręca. Uciekł nagle z tej pozycji. Kolego, mnie nie uciekniesz. Done. Okręt zatopiony. Trzeba się przemieścić. Do góry, teraz za szybko w dół. Czy to jest... Nauczyć się trzeba tego sterowania. To jest trochę takie bardzo wrażliwe. Stop. Torpeda. Górę. Wróg wygrywa. Musimy
Dlaczego ta torpeda idzie w dół? Kurde, naprawdę, brytyjski okręt jest dziwnie zbudowany, że jego torpeda idzie w dół, a nie do przodu. Albo w górę. Wyhamować. Do tyłu jeszcze. Trochę za blisko góry. Dobra, całą naprzód. Wyhamuj. I torpeda. Podnoś się. Podniosła się. Na tym realistycznym to byłoby bardzo trudne, bo miałoby się tylko 4 torpedy. Całkowita cisza. Dokrętam wszystko w porządku. Wróg wygrywa. Musimy walczyć zacieklej. Gdzieś w tę stronę jest wrogi okręt. Lokalizowany. Pozycja. Teraz tylko wypatrzeć go. Jest. Jak się skubany chowa? Przeżył? Czy już był martwy? Chyba był martwy. Czyli najlepiej jest wystrzelić torpedę, polecieć mi, popłynąć w lokalizację okrętu i potem włączyć sonda. Tak, żeby okręt zobaczył tę torpedę w ostatniej sekundzie. Góra... Zniszczony. Torpeda odpalona. Coś i to szybko, inaczej przegramy. Sonar. Jest statek. Za tym. Ostro w lewo. Teraz ostro w prawo. Gdzie ty kolego jesteś? Tu się schował. Ostro w lewo. W dół. Szlak nad nim. Ostro. Nie zdoła. Torpeda poszła. To już.
strzelanie z tych okrętów to jest takie bardziej... kampienie. Ciekawe, jakby to wyglądało na zasadzie drugowojennych okrętów, że torpedy zlecą tylko prosto. I że można ustawić zapalnik uderzeniowy albo po danym dystansie. To byłoby takie bardziej stresujące, bo tutaj schowasz się w ciśnienie, odpalisz, wyciszysz się na 100%, albo jesteś na drugim końcu mapy, to masz największą szansę spokoju. Przede mną 3 km statek. Trochę się bardziej zanurzę tą torpedą. Wróg wygrywa. Musimy kontratakować. Odpalam sonar. Pokaż mi się. Na dole. The enemy ship sank. Dostał prosto w rakiety i eksplodowały. Ile wrogów zostało? A to był ostatni. Piękna gra. Jeszcze torpeda tylko samotna leci. Wynurzenie. W takim razie misja wykonana. Wszyscy wrogowie zatopieni. Okazuje, że wrogów ma bitwa dalej trwa. Właśnie tu są te rakiety, ale jak to odpalić, to nie wiem. Spróbuję się jeszcze dowiedzieć. Możliwe by nie dało się tego użyć. Chyba stał się błąd, bo wszyscy wrogowie nie żyją. Zatrzymam okręt. Nie, bo coś tam jeszcze jest. Torpeda. I do nieznanego celu. Możliwe, że to komputer został. Sonar poszedł. A to czasem nie jest ten wcześniejszy, na którego polowałem? Dokładnie. O, centralne trafienie. The enemy ship sank. To komputer był, po prostu został sam. Mi się trudno. Ale ktoś został.
to zanurzenie i płyniemy. Szkoda, że tu jeszcze, ale to jest dopiero pierwsza faza rozwoju. Jakby peryskop można było włączyć, za pomocą peryskopu się rozglądać. Też to byłoby fajne. Ale już samo wnętrze tego... Oj, cóż. O, wnętrze tego statku. Nie widać tu torpedy, rakiety. A, to mój. Tutaj potężny silnik. Tu jest cały mostek. Nie wiem, nie znam się na nowoczesnych okrętach, więc nie wiem, co to jest to z przodu, ale chyba coś do maskowania okrętu. Dobra. Ja to przyspieszę, bo to już jest szukanie dobitka. O, skubany, tu jest. Ostro zawracać. Nie ma szans. Nie ma szans. Torpeda poszła. A, już koniec misji. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jak uda mi się dowiedzieć, jak odpalać te rakiety, to jeszcze nagram kolejny odcinek. A tak to oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!